poznać 12 zacnych częstochowianek, które są postaciami poszczególnych miesięcy w kalendarzu. No i można powiedzieć, że w 2016 roku Częstochowa będzie kobietą, bo to kobiety patronują wszystkim miesiącom kalendarza Marty Frey. Cieszę się, że dzięki temu mamy okazję i spopularyzować troszkę historii naszego miasta, a zarazem pokazać twórczość już naszego towaru eksportowego, który wielokrotnie jest nagradzany i doceniany w całym kraju, naszej artystki Marty Frey. Staramy się wybierać takich artystów, którzy zarazem gwarantują jakość artystyczną naszego kalendarza, podnoszą też znaczenie samego wydarzenia, że są autorami, bo to są artyści o uznanej renomie. Marta Frey spełnia wszystkie te warunki, bo jest dziś artystką rozpoznawalną w Polsce. Każda dodatkowa pomoc ze strony samorządu, myślę, że jej pomoże, a i naszemu kalendarzowi na pewno nie zaszkodzi. Już teraz mamy wiele pytań, to nie tylko z Częstochowy, gdzie ten kalendarz można dostać, że to fajnie, że Marta Frey, że znamy Martę Frey, więc myślę, że wybór był trafiony. Mam takie wrażenie, że jeżeli częstochowianie wykażą trochę chęci, to poznają niesamowite kobiety, które być może zainspirują ich do jakichś działań, do zmiany myślenia o kobietach i o ich miejscu w świecie. Pracuję w tym samym budynku co dr Juliusz Sętowski, nasza gwiazda Ośrodka Archiwizacji Dziejów. Człowiek wybitny i bardzo śledzący niezwykłe kobiety i szukający tego zupełnie innej strony kobiet, niż zwykle mężczyźni szukają w kobietach. I on po prostu przychodził do mnie, opowiadał mi, czy pani słyszała o dromaderkach? Ja mówię, nie. To były kobiety, które przemycały pod spódnicami broń i amunicję przez granice podczas zaborów. Czy pani słyszała o Zofii Garlickiej? I co chwilę przychodził, opowiadał tak niezwykłe historie, które tak naprawdę uruchamiają wyobraźnię i mają w sobie wszystko, czego szukamy w dzisiejszych czasach, czyli akcję, niesamowitą odwagę, heroizm i ten pierwiastek kobiecy jednocześnie. Stwierdziłam, że to jest tak świetny temat, że grzechem byłoby tego nie wykorzystać. No i myślę, że grzechem byłoby nie brać z nich przykładu. To są kobiety różnych zawodów, różnych opcji politycznych, różnych zainteresowań, różnej aktywności społecznej, a musieliśmy wybierać z wielu dziesiątek aktywnych kobiet końca XIX wieku, lat międzywojennych. No i jest parę kobiet, które swoją aktywnością sięgnęły jeszcze okresu powojennego. Także wybór był trudny. Takich kobiet było więcej, było kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt, a może kilkaset. My wybraliśmy akurat te 12 dromaderki na okładce, szczególnie bliskie memu sercu, bo walczyły w okresie już zapomnianym i pomijanym często, czyli w okresie rewolucji 1905-1907. Pierwsza lekarka, czyli Zofia Garlicka, która w 1904 roku sprowadziła się do Częstochowy, właściwie na Raku, bo tam została lekarką szpitala, jeszcze ambulatorium hutniczego, a 1906 szpitala hutniczego. Dorota Hassenfeld, pierwsza częstochowska adwokatka, pierwsza kobieta, która otrzymała doktorat z filozofii, Halina Płodowska. No, kobiety, które były nauczycielkami, tak jak Ludwika Dziuba znane, czyli Halina Poświatowska i Kalina Jędrusik, znane nie tylko częstochowianom, ale Polakom. Bardzo zazdroszczę Częstochowie, że ma władze miasta, które wyciągają na światło dzienne zapomniane historie kobiet, których bardzo często brakuje nam w życiu publicznym. Mamy tak na dobrą sprawę, patrząc naszą historię, dominację mężczyzn i zapominamy o wielu wspaniałych i bohaterkach dnia codziennego, ale i kobietach, które powinny by były i mogłyby być wzorcem dla wielu kobiet. A z drugiej strony Częstochowa ma wspaniałą artystkę Martę Frey, która te postaci umie narysować i to narysować w taki sposób, że
wszyscy z przyjemnością, bez względu na wiek, sięgną do historii Częstochowy. Ja w ciągu pobytu na wystawie przez pierwsze 15 minut więcej dowiedziałam się o Częstochowie i jej historii niż przez moje wcześniejsze 40 lat życia, gdzie przejeżdżałam przez Częstochowę wielokrotnie i w samej Częstochowie byłam.